Cześć wszystkim, z tej strony Power i witam was w pierwszym odcinku Wolfenstein The Old Blood. Tak, jest to samodzielne DLC do tejże, do gry Wolfenstein The New Order. Teraz mam, to się tu przełączę tylko, o, okej. Był mały problemik z nagrywaniem tego, musiałem odpalić grę w trybie okna. Uwaga, w trybie okna, bo inaczej kurwa OBS nie łapał w ogóle. Nie dało się go uruchomić, znaczy nie dało się uruchomić opcji nagrywania. Zmieniałem ustawienie klawiszy, kurwa, żaden klawisz nie działał. Action po prostu nie pozwalał uruchomić gry ani Steamowej, ani spiraconej. Znaczy gra się uruchamiała i wyłączała. Błąd, nie wiem. Shadowplay też nie działał. Także została mi tylko taka metodyka. I tak będę musiał niestety to nagrywać. Pomimo, że ja będę miał gorzej, ale wiecie, u was będzie na całym ekranie i powinno być wszystko świetnie. Także dobra, zaczynamy. Nowa gra. Raczej Uber to nie. Ej, mogę zagrać TTO, tak, to też było w tym, w oryginalnej wersji. Ale weźmiemy sobie poziom średni. Agent OSA. Okej. Widzę, że gra dała mi w końcu kamerę do tego, czyli się Blaskowicz obudził. Blaskowicz nie bardzo ogarnia niemiecki. Także tu mogą być problemy w razie pytań. Sobie może napoju naleję. W międzyczasie moją szklaneczkę. Na grafikę koncepcyjną. No super. To bierzemy papiery i idziemy. No dobra, kurwa, dostać się do zamku, nie? Guten Morgen, Guten Morgen, jebać to. Nie wiem, czy to jest jakiś tryb chodzenia, wiem, że jest sprint, ale... Czy dało się przełączyć na to, żeby on wolniej chodził oprócz kucania, nie? Problem tu się kuca, nie mogę nic na razie zrobić. Tu mi coś mryga. Dobra, zgarnę jakąś mapę. Tak po prostu. Nikt nic nie widział. O, tu jeszcze coś leży. I daj mi zobaczyć. Führer, wyjdę tam w Paderbornie. Dobra, jak będziecie chcieli sobie przeczytać, to sobie spauzujecie.
Porządku. Dobra, teraz co? Teraz ja. Zielone. Idę. No kurwa. Nie lubię tych psów. Nie lubię tych psów. Masz. Trzymaj. To jest mój paszport. Ej. Ein. Ja. Te. Jak dobrze wiecie, hot dogi wymyślono we Frankfurcie, nie? Znaczy słynne frankfurterki. Żart suchy, ale dobry. Zaktualizowano mapę. No dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co tu się będzie kurwa działo. I znowu grafika. Tu będzie masa grafik koncepcyjnych, coś tak czuję. No, domyślam się. Wyglądał na takiego skurwiela. Był podobny do Dolfa Lundgrena w ogóle. Wiecie, uczesanie i tak mniej więcej wzrostem. Był strasznie podobny do Dolfa Lundgrena. Mogę tu zejść na dół? Mogę. Tu coś może jest ciekawego? Nie ma. Jest fajnie, że wszystko się tak ładnie podświetla, jakieś znajdźki czy coś. A, to jest, wiecie, zamek Wolfenstein, tak ogólnie. Nie każdy może pamięta, ale do zamku Wolfenstein w tej grze się często wraca. Praktycznie pierwsza gra z serii była o. Chodziło się po zamku Wolfensteina. Później było powrót do zamku Wolfensteina, a teraz no ten tutaj też praktycznie o to chodzi. Kurwa, ja bym chciał jakąś mapę, gdzie ja mam iść? Przed siebie. No dobra. O, proszę bardzo, Nuka Cola. Czy to jest nawiązanie do naszego kochanego Fallouta? Umontomele, czy to po prostu jest wykorzystywany znak we wszelakich grach? W sumie, no to jest gra Bethesdy, także mogli zrobić sobie nawiązanie. Co to ciekawego? Dynamit. Jakieś osle draże. No dobra, kurwa, ja mam iść cały czas prosto przez te drzwi. Ja tu bym chciał sobie coś zebrać, jakąś broń, amunicję, nie? Nie dasz mi nic takiego, gro? Nie wiem, no bo jeśli mi jakieś ostrzeżenie dziwne wyskoczyło. BJ Tajniak. A tu mam włączyć sobie windę.
O, mam broń. Z tłumikiem. Świetnie. Nie chcę samouczka. Ja się umiem bronią posługiwać. Ale to teraz co? Ja tu mam po cichu ich kosić. Teraz z pomocą lewego alta się powinienem móc wychylać. Tak jest. A to ja już mam ich kurna tu wybijać sobie powoli, tak? To jest jeden ziomek. Pstryk. Tak mi się wydaje. Kurwa, tam jeszcze drugi. Dobra, nie ma was. A, to mój przyszedł. Dobra, spoko. No, rolka w górę, by zmienić broń. To wiem, gro, ale na razie sobie pochodzimy z cichym pistoletem. Boże, tu mi tyle rzeczy miga. O, hełm, kurwa, jakiś znajomy. Tutaj mamy jakieś notatki. Każdy sobie spozuje, jak będzie chciał poczytać. Tu wejść nie mogę. Tu mam jakieś, kurwa, elementy pancerza, apteczek. Od groma rzeczy. Jeszcze wszedłem sobie tutaj, do tego archiwum. Pozbierał sobie co nieco, wiecie. Pancerz dobrze mieć. Daj tutaj, to życie mi będzie spadać, bo jest mam na razie tylko do 100. Dopiero po iluś zabójstwach będę mógł mieć więcej. Od groma amunicji. Coś grubego tu się będzie działo. Nie mam kurwa tego. Amunicji do pistoletu nigdzie tu nie znajdę, także wiecie, do karabinu na pewno się przyda. Mam podejść do radiostacji. Nadam komunikat i będzie ostra sieczka. Ja ci tu poszczelam, czekajcie, jedną broń chcę. Nie zejdziesz do mnie, Włodek. Dobra, zaraz, bo oni tutaj teraz będą kurwa nakurwiali. Ja bym się trochę przykitrał jednak. Nie, zbieram wszystko co mogę. Granatami rzucają. O kurwa, niedobrze. Bardzo niedobrze. Ty gin. No kurwa, gincie paściarze. Ktoś tu jeszcze jest? Tam jest ziomek. No, trochę ich tu było, co? Przeładowałbym sobie. Mam kurwa osiągnięte limity. No, mówiłem, że oni tu będą biegać jak głupi. Także. W miarę dobra celność z biodra jest nawet. O kurwa, zaraz umrę, zaraz umrę! No i chuj, umarłem. Nie jest, było ich tu za dużo. Dajcie mi karabajna. Dobra, ty gin. On się tak kurwa, wiecie, w miarę chował. O kurwa, grenades. Idę seriami, a co? O kurwa, znowu odrzuciłem go, super. Wiecie, tu jest dobre miejsce na rekonesanse wszelakie, nie? Tu jest ziomek. No, panowie Niemce. Ja was tu zaraz wszystkich, kurwa, wygrzmocę. Granat za mną, ała. Tutaj miałem jakiś. No i znowu grenadesy, no. Biegam jak głupi naokoło nich. Kurwa i znowu umarłem. O, to nie jest takie proste. Jest tu ich trochę. Dobra, no ja się chowam od razu, pierdolę was.
Dobra, tu się jeden przyjdzie. Ja tak się trzeba w miarę kurwa ogarniać z nimi. Nie powiem, że nie. Kurwa, rzucają te granaty jak pojebani. No, gdzie jesteście? Deutsche kabany. No, kurwa, skończyła mi się amunicja. Skończyła mi się amunicja. Trzeba było przeładować. Nie, nie cofaj się, nie cofaj się. Boże pomocy. Kurwa, ile tych granatów oni mają? Ja pierdolę. Rzucają jak pojebani. Może nie będę je odrzucał. O, to jest dobry pomysł w sumie. Okej, okay, jeszcze raz, kurwa. Jeszcze kurwa raz. Niepotrzebnie sobie zebrałem wszelakie te nadwyżki. Będę przeładowywał co chwilę. Co by mi się nagle nie skończyła amunicja. Rzucaj granato, rzucają granata i wchodzą tępe dzidy. Okej, okay, tam gdzieś kurwa. Jak on tu trafił? No patrzcie. Mają taką celność co do tych granatów. No gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Nie żyjesz. Dobra. Powoli do przodu. Jestem ładnie schowany. Może mnie tu nie sięgną, co? Tutaj ten kurwa granaciarz stoi. Pieprzony. Coś mnie kurwa trafiło. Żebym wiedział, gdzie oni wszyscy są, co? To by mi sporo mogło ułatwić. No, teraz przeładowywał, no. Jezu, Jezu. Mogłem wziąć trochę mniejszy poziom trudności, jednak chyba coś tak czuję. To jest za dużo jak na moje skille, które nie są zbyt wysokie. Nie jestem mistrzem w strzelankach wszelakich. Przeładuj sobie. Dobra. Granaten, kurwa. Ci dam granaten zaraz. Jełopie jeden. Pieprzony ty. Jebać szwabów. Gdzie oni są? O, pancerza kawałek był. Dobra, może ja sobie przeładuję. Tam mi chyba granat nie sięgnie jakoś specjalnie, ale... Dobra. Tu się jeden chowa. Go rozstrzelamy. Spierdolimy przed grenajcem. O Boże, tu się... Grube akcje się tu dzieją. Ile tych Niemców tu będzie w ogóle? To jest kurwa pytanie. O, grenades. Nie. Nie chcę ginąć. Nie chcę umierać. No oni tu ciągle kurwa idą. Może ja muszę gdzieś progresować, co? No nic, wytnę ich tyle, ile mogę. Oni są bardzo mili, bo przychodząc tu przenoszą mi również amunicję. Dosłownie co chwila będę przeładowywał. Dopóki jest ta kurwa groźna muzyka, to ja się tu nie czuję bezpiecznie. Może ja muszę gdzieś kurwa iść koniecznie, co? Skądś tu do mnie strzela, ale nie wiem skąd. Gdzie on jest? Może ja muszę ten alarm kurwa wyłączyć? Tu jest jakiś kurwa Czesiek. No. Jeden się tu na mnie uwziął. Tu były nadmiary energii jeszcze. Ja mam kolejną jakąś paczkę z amunicją. Ja sobie tu wyzbieram wszystko.
Czyli mam full wszystkiego? Już? Już? No dobra. Niestety cały pancerz mi zeżerli, skurwibonki. Gdzie mam teraz iść? Tu jeszcze coś mam. Jakaś kolejna notatka. Dobra. Osiągnięto limit. I gdzie ja mam iść? Jak tu wejść gdzieś dalej? Tu mam... O, pancerz. Patrzcie, ile tu tego wszystkiego umrę. To są wszędzie apteczki. Ja powinienem tu biegać naokoło, jak głupi je zbierać tylko, no. Dobra, gdzie ja mam iść? Powiedzcie... Powiedz mi, gro. O, znowu jakiś pancer. No, pancerze się przydają. Wiecie, mogłyby mieć trochę większą odporność, ale... Mam tu iść? Tu? Nie. Co mam zrobić? Tędy. No dobra. Tutaj mamy gdzieś jakieś znajdźki? Nie, nie mamy znajdźków. Mamy jakieś biura dziwne. Czekaj, ja tu zbieram jakieś listy Helgi. Mogę tam przejść? A tu mam wejść, no dobra. O kurwunia. No, mechaniczna pomarańcza dosłownie. Wpadliśmy jak śliwka w tak zwany kompot. No, ale taki prolog nam gra zafundowała, świetny. Dobra, zobaczymy sobie cutscenkę. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Masz te pieprzone psy, kurwa, jak ja ich nie lubiłem w The New Order. No i wrzucili nas do lochów. Jak my stąd mamy, kurwa, niby wyleźć? Rozdział pierwszy, więzienie. No, się wpierdoliłeś. Tak, jedna rzecz. No jestem, ale kurwa, którym się kłóca tym. Dobra, mam list. Ale kurwa, jak? Potem mogę wejść. No i dupa, nie wejdę. Mogę coś z tego zrobić. Proszę bardzo, już mi się podoba taki pomysł. Nowa broń, rury. Co, będę się rurami nakurwiać? Ale już po tym nie wejdę. No nic, dobra. Zakończymy sobie tutaj odcinek, także dzięki wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bye bye.